Dzień dobry moi mili, wyruszam dzisiaj z Augustowa do Aten. Właśnie opuszczam Augustów, więc pokazuję Wam ostatnią panoramę pięknego jeziora i malowniczych chmur. I za chwileczkę jadę sobie dalej zobaczyć Ateny. Być tak blisko Aten i nie zajrzeć, to byłby grzech. Jadę więc. Witam. Jadę sobie do uroczyska świętego miejsca. Niestety droga jest mocno piaszczysta i zaraz będzie lało. Chyba się tutaj będę musiał przykryć plandeką i poczekać. To tyle. Piachy, szutry i glina, kochani moi. Wszystko po to, żeby dostać się do uroczyska Święte Miejsce. Mam nadzieję, że warto. Rzut oka, pierwszy rzut oka na rozpudę. Jadę, moi kochani, jadę. Jak widzicie, droga należy do raczej fatalnych, aczkolwiek nie jest beznadziejna, ponieważ nie jest bardzo gąsko. Jestem w Dolinie Rozpudy. Las jest piękny, ale spójrzcie na to niebo. Zbliża się jakaś nawałnica. No i lunęło, moi kochani. A w środku lasu jestem. Absolutnie nie mam się gdzie schować. Natomiast mój wrodzony optymizm każe mi sądzić, że to jest przelotny deszcz. Jak widzicie, zabezpieczenia podjąłem te lekkie. Nie wyciągnąłem potężnej plandeki, jaką mam, żeby przykryć całość. Przykryłem tylko newralgiczne miejsca, żeby po prostu nie zamógł mi sprzęt. No i oczywiście nie mam czym przykryć siebie. Mam na sobie kurtkę taką, powiedzmy, półprzeciwdeszczową i czekam, aż przestanie padać. No, jestem w Dolinie Rozpudy, w pięknym lesie i pada. To tyle, bądźcie ze mną, jedziemy dalej, jak tylko przestanie padać. No więc, moi kochani, znowu dobrzy ludzie mi się trafili. Aparat odzyskany. No i próbujemy nadal zdobyć uroczysko Święte Miejsce. Dojechałem do miejsca, w którym nawracałem w poszukiwaniu kamery. No, kochani, 7 razy 2, 14 km gdzieś tak mniej więcej sobie pojeździłem po lesie. Dotarłem, moi drodzy, do uroczyska Miejsca Świętego. No to jesteśmy na uroczysku w Miejscu Świętym. Stoi tu kaplica i takie dwa świątki. Legenda mówi, że to miejsce związane jest aż z Jadźwigami z XIII wiekiem, czasami kiedy byli ochrzczeni, i że jest tu krzyż, a jest tu dokładnie kilka krzyży i jeden głaz. To może po kolei. To jest krzyż 1990 roku. Jak widać, jest już mocno, mocno podniszczony. Opiera się wręcz o dach, bo się przewraca. Jest tutaj taki, wygląda na bardzo stary kamień wpuszczony w ziemię. Jest tu również piękny kamienny krzyż. Ja go Wam spróbuję pokazać z drugiej strony, bo świeci słońce. O, jest z kamienia. Również wygląda na mocno stary. A tu jest ten, który jest najciekawszy. Przynajmniej z punktu widzenia legendy, ponieważ legenda głosi, że jest to ten krzyż XIII wieku. No oczywiście, nie gniewajcie się, że poddam to w wątpliwość, ale tyle legenda. Legenda mówi, że krzyż ten jest cudowny.
nie tonie, nie spływa w dół rzeki, nie płonie poganie, którzy wielokrotnie próbowali go zniszczyć, w końcu kiedy ulegli, sami go tutaj ponownie ustawili. Tyle legenda. Natomiast historycy twierdzą, że miejsce to XVI-wieczny prawosławny cmentarz i miejsce po cerkiewce. To, jak domyślam, są Jadźwingowie. To jest pani Jadźwingowa, a to jest pan Jadźwing. I w ten oto sposób zostałem uwieczniony z Jadźwingami. A to byłoby, kochani, na dzisiaj chyba tyle. Ja mam dosyć. Drogi były paskudne. Piach, szuter, zgubienie kamery. Pokażę wam jeszcze rzekę. Z tego, co wyczytałem, to nie jest Rozpuda. Rozpuda jest gdzieś tutaj niedaleko, a to jest jakaś mniejsza rzeczka, nazwy już nie pamiętam. Zobaczycie sobie na opisie. Natomiast jest śliczna. O, przepraszam. Piękna rzeka. To tyle, kochani. Ja prawdopodobnie tutaj rozbiję sobie namiot. Jest tu miejsce po ognisku. 24 czerwca tutaj obchodzone jest jakieś święto z tradycji prawosławnej, na które zaakceptował tutejszy proboszcz. I ta tradycja jest tutaj kultywowana do dzisiaj. Myślę, że to chyba tu pali się to ognisko. Przychodzą ludzie świętować jakieś święto. A ja myślę, że tutaj postawię sobie namiot i przenocuję. Znowu idzie jakaś czarna chmura, więc dziś nocleg w świętym miejscu na uroczysku. To na razie tyle. A nie, moi kochani, jeszcze chwilka, ponieważ kapliczka jest otwarta. Tego się nie spodziewałem. I są tutaj obrazy. A różańce. No miejsce słynie z cudów, więc ludzie pewnie przynoszą tutaj przeróżne wota. No chodź do mnie. Jak widzicie, mam towarzystwo. Liska. Zabrał mi puszkę po rybach. O! Bardzo mu się podoba moje obozowisko. No chodź do mnie, co byś zjadł? Jest niebezpiecznie mało płochliwy. Mam nadzieję, że nie jest wściekły. Ale nie robi żadnych agresywnych ruchów. No i tym przyjemnym akcentem kończymy dzień dzisiejszy. Ja już w namiocie. Cudnie, no nie? Miejsce święte, uroczysko.